Witajcie. Nie wiem, czy graliście w taką grę, nazywa się Monopoly albo Eurobiznes. W grze kupujemy posiadłości, stawiamy domki, pobieramy opłaty od innych graczy. Mamy także bank. No i często jest tak, że tym bankiem jest po prostu inny gracz, z którym gramy. No i co w przypadku, kiedy ten bank oszukuje? Kiedy bank oszukuje, przestajemy grać z taką osobą. Natomiast co, jeżeli bank oszukuje tylko troszeczkę, w taki sposób, że się nie zorientujemy? No, zwykle taka osoba wygra. Powiedzmy, że na 1000 gier wygra 800. A dlaczego o tym mówię? Tak, zgadliście. W dzisiejszym odcinku zajmę się problemem oszukiwania w grach planszowych. Nie do końca. W dzisiejszym odcinku zajmę się problemem oszukiwania w społeczeństwie, w życiu, w polityce i w biznesie. Odpowiednikiem graczy oszukujących nieudolnie są w społeczeństwie więźniowie. Natomiast odpowiednikiem graczy oszukujących umiejętnie są osoby na wysokich stanowiskach. No i uwaga, uwaga, dzisiaj będzie hejt na bogaczy, no bo w sumie jest na co. Badania pokazują, że osoby bogate częściej postępują nieetycznie, mają skłonności do oszukiwania oraz są mniej altruistyczne. Badania badaniami, ale tak na logikę, jeżeli ktoś tak robi, no to automatycznie będzie miał trochę więcej pieniędzy i wyższą pozycję, z zastrzeżeniem oczywiście, że robi to umiejętnie. Zwykło się uznawać, że dwulicowość i manipulacja to cechy polityków i rzeczywiście w swojej retoryce nie cofną się oni przed niczym, wykorzystają każde wartości, rodzinę, patriotyzm, dobro, sprawiedliwość, prawdę itd., itd., tylko po to, żeby omamić wyborców. No, na przykład wykorzystywali też chorych na raka. Ale czy myślicie, że prezesi międzynarodowych korporacji są od tego wolni? Nie sądzę. Wypowiedzi prezesów międzynarodowych korporacji są po prostu mniej eksponowane w mediach, a ich chlebem powszednim nie jest przekonywanie wyborców, tylko zarządzanie swoją firmą. W tej natomiast firmie mamy specjalistów od marketingu. Do sprzedaży używają oni na przykład troski o najbliższych, troski o środowisko, lęków, marzeń, statusu społecznego, seksualności i wielu innych rzeczy, które sprawią, że zamiast racjonalnie dokonać wyboru produktu, zaczniecie kierować się uczuciami. Gdy na stronie jakiejś firmy czytacie, że jej misją jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klienta, możecie to włożyć między bajki. Misją tej firmy jest przynoszenie pieniędzy właścicielom. Mówiłem o manipulacji w warstwie słownej, ponieważ to coś, z czym spotykamy się na co dzień. Ja na przykład byłem telemarketerem i na szkoleniach uczono nas, jak manipulować klientami. Natomiast w walce z konkurencją stosuje się także zastraszanie, przemoc, a nawet morderstwa. Prawdopodobnie dopuściła się tego pewna firma produkująca napoje gazowane, która w Ameryce Południowej zlecała zabójstwa liderów związków zawodowych, albo na przykład, gdy Stany Zjednoczone pomogły w obaleniu Evo Moralesa w Boliwii po to, aby Elon Musk mógł taniej wydobywać litium do baterii w samochodach elektrycznych Tesli. Takie przypadki można mnożyć, natomiast niekoniecznie warto o nich mówić, bo może nam to grozić procesem. Wróćmy więc może do polityki. Oczywistym jest, że wszyscy w jakimś stopniu manipulujemy. Ja na przykład dzisiaj ubrałem koszulę zamiast piżamy po to, żeby przyjemniej było wam na mnie patrzeć. Jednak to dużo mniejszy stopień oszustwa niż to, co miał robić na przykład Sławomir N., który jest oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. I teraz wszyscy zwolennicy PiS mówią brawo! Natomiast zwolennicy PO pewnie woleliby, żebym wspomniał o aferach ministra Szumowskiego. I tak obie te strony będą w nieskończoność zarzucać sobie, że druga jest skorumpowana i zła. A prawda jest taka, że obie strony mają rację. Skoro zatem wszyscy w polityce są skorumpowani, to dlaczego dajemy się co wybory zwodzić? Dlaczego tylu Polaków zagłosowało na Hołownię, który jak wiemy jest spoza układu, jeszcze wcześniej na Kukiza, który też był spoza układu, a jeszcze wcześniej na Palikota, który też był spoza układu, wcześniej jeszcze na Lepera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej? I dlaczego w ogóle połowa z nas dalej chodzi co wybory do urn? Otóż część osób rzeczywiście wierzy, że broni demokracji albo tradycyjnych wartości. Część już zupełnie cynicznie głosuje za własnym interesem, wierząc, że dana partia go zrealizuje. Część głosuje wiedząc, jak jest, natomiast ma taką nadzieję gdzieś w serduszku, że oddając ten głos przesunie scenę polityczną w stronę, która będzie bardziej odpowiadać ich wartościom. Jeśli manipulacja zatem jest tak wszechobecna, to zadajmy sobie pytanie, skąd w ogóle w naszej psychice jest chęć do życia w sprawiedliwym świecie. Tłumacząc takie zjawiska, bardzo lubię odwoływać się do zamierzchłych czasów. Otóż kiedy żyliśmy
Byliśmy w społecznościach łowiecko-zbierackich, kiedy kształtowała się ludzka psychika. Te relacje trwały całe życie, w związku z czym opłacało się nie kantować, być w porządku i budować zaufanie do siebie. Natomiast w sytuacji społeczeństw masowych, kapitalistycznych, kiedy kontakt ogranicza się do przelotnych bardzo spotkań, w trakcie których dochodzi do wymiany za pieniądz, no to jak najbardziej opłaca się tak trochę oszukiwać drugą stronę, żeby wyjść na swoje. Jeśli chcielibyście się szerzej zapoznać z takimi tematami, to w linku w opisie do tego filmu zamieszczam bardzo fajny, przystępny film, który pomoże Wam to zrozumieć. Znajdziecie tam także omówienie, dlaczego strategie oparte na współpracy i altruizmie także mają rację bytu w społeczeństwie. Ja tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia wkrótce.